Witam was bardzo serdecznie, widzowie, z tej strony Ali, a to kolejny odcinek ze świata Aether. Witam na nowej postaci, która ma już kilka dni, prawdę mówiąc, ale dla was można powiedzieć nowej. Trochę się pozmieniało, przez kilka dni miałem małą, że tak powiem, przerwę od gierki, mały odpoczynek, ale to dobrze, bo przez to gierka się aż tak nie przejada, jest cały czas co robić, to można sobie tam wracać i poklikać troszkę. Chciałbym, nie powiem wam, ponagrywać troszkę na zapas, ale widzę, że ta, nazwijmy, oglądalność tych odcinków ze świata Aether jest taka se. No wiem, że nie każdy lubi tam oglądać jakieś latanie, ekspienie i tak dalej. No ale aktualnie tym się zajmuję i aktualnie w ten sposób gram i no, jakby nie patrzeć, na tym też w głównej mierze opiera się ta gierka, właśnie na wbijaniu poziomów, na wbijaniu przedziałów i tak dalej. Więc no, ekspię sobie właśnie tutaj tą drugą postać. Póki co, no na razie ją sobie po prostu ekspię. Zobaczymy, że tak powiem, jest to postać taka, jak padnę na tym 200, to sobie wtedy loguję na tego paladynka i tutaj sobie trochę klikam. No, jak już wspomniałem o mojej 200, no to też na nią tutaj sobie przejdziemy. No moi drodzy, 248 poziom, bo ten właśnie mam, 40, no prawie 6%. Latam już sobie po tym dużym macho. Lata mi się naprawdę rewelacyjnie. Aktualnie, jak widzicie, z błogiem na locik, bo no wykorzystuję to, że są, że tak powiem, że jest fajna możliwość expa. Tutaj przed chwilą jeden z kranowiczy mi zwolnił ekspowisko, więc jestem mega wdzięczny, bo mogę sobie przez to dzięki temu troszkę polatać, przy okazji wam trochę coś tam nagrać, jakieś przejście takie konkretniejsze zrobić. Właśnie mi napisał, że zachód stoi, więc żebym sobie już leciał na zachód, także fajnie. Zobaczymy, w jakim tempie się wyrespi reszta macho. No latam z Bogiem, niedługo licytacja, znaczy niedługo, no trwają licytacje, niedługo ich koniec. Więc może, kto wie, może coś się tam uda wylicytować na tą topkę albo na tego paladyna pod jakiś przedział konkretny. Zobaczymy. Na ten moment skupiam się no, na tej topce bardziej. Ten paladyn to jest taki, wiecie, osobny dodatek. Jak możecie zauważyć, tutaj zrobiłem sobie torbę. Ulepszyłem ją na legendarną za walutę eventową. Tak ją właśnie stwierdziłem, że spożytkuję. I wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, dobra opcja, że to był dobry wybór z mojej strony, o 50% elegancko. Ze względu na to, że no z tych kuferków tak gówno by mi pewnie poleciało, jeśli chodzi o tą walutę eventową, za którą można kupić te smocze skrzynie. O, właśnie te. Przepraszam, skrzynie smoczych kowali. Więc wydaje mi się, że gówno by mi poleciało z tego. No, przestań. Więc stwierdziłem, że to ulepszenie tej torby przyda mi się, no bo jednak 25 miejsc, a 42 miejsca, no to jest taka różnica, która z błogiem na macho no sporo zmienia. Już widzicie, ile bym miał tutaj itemków w plecy, nazwijmy, a ile przez to mam w plecy. No póki co nie mam ani jednego w plecy, ale zaraz zobaczymy, czy tutaj nam się coś zniszczy. Jak to sytuacja się prezentuje. Okej, to sobie zniszczmy. No i elegancko, pełne torby, szybki kurs do tuni, sprzedajemy wszystko, super, hop, oczywiście unikaty zostawiamy, unikaty to jest osobna sprawa, tak, leknijmy się i wracamy na macho. Wracamy sobie tutaj, po drodze tam jeszcze zbijam sobie tutaj tam kilka grupek z tego mniejszego macho. Zawsze wiecie, to jest kilka dodatkowych itemków na plus dla mnie. No, tak jeszcze taka krótka wstawka pozdrowienia. Jak najbardziej pozdrowimy. Spoko, guzik, masz jak... pozdrawiam serdecznie, dziękuję za zwolnienie ekspiku. Przyda się bardzo, wykorzystam go dobrze. No, pozderki. No, a w chwili, gdy tam macho mi respi, no to właśnie sobie tutaj logam na tego paladyna.
coś tutaj sobie polatam na tych koboldach, wiecie, zrobię jedno przejście, czy tam nawet nie całe przejście, tam mi akurat się zrespi tyle, żebym mógł już ruszyć w miarę sprawnie i sobie ładnie poprzechodzić te poszczególne wyrespione już lokacje. No wiedząc o tym, że zachód mamy już zbity, no to co, no to będę zbijał sobie pewnie centrum całego Macho. O proszę, unikacik, przyda się. Jak najbardziej, jak każdy inny unikacik, do ulepy jakiejś się przyda. Tym bardziej, że na tym paladynie też trzeba będzie tam, wiecie, pod przedział jakieś eku robić, więc trzeba będzie ulepszać te unikaty, czy tam hera, które będziemy lotać. No a wszystkie itemy do tego, że tak powiem, się przydadzą. Im wyższe rangą, tym lepsze. Tym lepsze. No i co? W sumie spoko mi się tutaj XP, w ogóle tą postać. Też taką radochę, wiecie, naprawdę znowu złapałem z gry na świecie publicznym. Mimo że, no kurde, prawdę mówiąc, już bym pewnie miał wbity poziom. Ten, który gdzieś tam, powiedzmy sobie, celuje, jeśli chodzi o tego paladyna na privie. Jakbym expił, to no to jakoś mówię, tu kurczę, tak przyjemnie, naprawdę tak przyjemnie. Aktualnie, nazwijmy to, jest takie bezstresowe expienie z mojej strony. Naprawdę niczym się tutaj nie przejmuję, nie śpieszy mi się tym paladynem nic za nic. Mówię, to jest taki dodatek, kwestia tego, jak gdzieś właśnie tam wywalę się, czy gdzieś mam czekać na resp mobków na 200, to tutaj sobie właśnie z miłą chęcią na tego paladyna sobie wskoczę. Tam często gęsto, wiecie, lognę sobie na Arkantes i tam sobie skoczę po jakichś właśnie heroskach, czy... Jezus, co tam się dzieje? Kot skacze na drapak i wojnę z nim robi, jakąś słyszałem. Co chciałem powiedzieć? A, że lognę sobie również nieraz na Arkantes, tam sobie, wiecie, przelecę po E2-kach, czy szuknę na przykład jakiegoś herosa, jak widzę, że jest na przykład ekspowisko zajęte, bo często gęsto też enemy clan lata, tym bardziej, że no mówię, jesteśmy w trakcie licytacji, więc no to siano, że tak powiem, jest farmione w każdy możliwy sposób, więc no to Macho też jest również eksploatowane przez wyższe levele. Chętne, żądne, że tak powiem, żądne zarobku, a tu jeszcze nie zrespiło cholipka. No nic, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko po prostu, o tutaj niby coś się już pokazuje, ale co to jest? Czy to jest pojedyncza grupka? O nie, to jest jeszcze jedna grupka. Jeszcze jedna jakaś? No nie, dobra, nic, zostawiam tu na razie postać. Niech się respi. A tak to poławczę sobie chwilkę na tym paladynie, bo widzę, że tutaj te mapki koboldów też się albo jeszcze nie zrespiły, albo ktoś po prostu wybił, no. A, chyba się po prostu respią. Także chwilę sobie tutaj pobiegam od grupki do grupki. Dobra, został nam jeszcze mały przelot do zrobienia na Arkantesie, z racji, że na Aether sobie wybiłem już koboldy. Zobaczyłem, że tam, no, już prawie porespiło. Jeszcze tutaj na szybko się zrobi przejście po E2-kach. Tam gdzie są kamyki. O, no i dolo, coś tam się zawsze zbije dodatkowo. Jakoś się spożytkuje ten czas, że tak powiem, gamingowy. Na antenie gamingowej, dokładnie. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się dzieje. Hop, hop. Kolec? Jest, kolec. Dobra, mamy opening, widzowie, mamy opening. I... Ty, no hero, siedzi konkret. Dobra, i zobaczmy jeszcze na 210, czy Brecheret stoi, bo ostatnio tam właśnie byłem na Brecherecie. Hop, elegancko. W ogóle muszę wam się pochwalić, o proszę unikat, muszę wam się, widzowie, pochwalić. Cyk, no, nieźle, co? Nieźle, hyc. To plus 5 już tak puka do drzwi, już tak jest, tak bliziutko. Zobaczmy jeszcze na 184, co się dzieje. Czy tam przypadkiem w mieście nie jestem, a wydaje mi się, że tak. Tak, jestem. To szybki tepek na Ingo. O, jest E2. Bardzo mnie to cieszy. Hop. Dobra. Okej, dobra. No i chodźmy na 248 na mojego tropiciela. Z nadzieją, że już tam wszystko, co miało
się pojawić, to się pojawiło. Przynajmniej tak, żebyśmy mogli sobie w miarę płynnie już tutaj ruszyć dalej. 53%, także no myślę, że to jest taka kwestia dwóch całych przejść, nazwijmy, dwóch, trzech. Myślę, że będzie już wtedy spoko. Już tu mam ulepszone te płonące ziarna kukurydzy. Te strzałki już sobie ulepszyłem. Wiecie, chwilę z tym Bogiem już latam, więc coś tam już mi tych unikatów pospadało i na początku po prostu rzucałem je wszystkie właśnie w te strzałki. Co by tam, wiecie, no nie marnować. Znaczy, no tak czy siak poszłoby to, co jest albo w tych strzałkach tutaj w ulepie, albo by poszło jeszcze to, co jest dodatkowo w depo, więc stwierdziłem, że skoro i tak lota tego tyle, no to już sobie spożytkuję to, co mi wylota, a z tego ekstrakcji tam się wyciągnie na jakiś inny item. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? Prawda. Dobra. Zobaczmy, jak on tutaj... Oczywiście całe centralne macho najpierw sobie przeskoczymy i dopiero później pójdziemy w piramidę. Z racji, że zachód mamy ogarnięty na Cito od samego początku już, to raczej pójdziemy sobie na wschód i później dopiero do w Topan pójdziemy. Tam w Topan no jeszcze no niestety nie przechodzę grupki z elitą, w sensie no nie próbowałem od jakichś trzech leveli czy tam dwóch, no bo uważam, że jest to lekka strata czasu, po prostu czasu mojego prywatnego, w sensie tego poza grą, jak i tego respu w grze i tego później wracania, teleportowania się i tak dalej i tak dalej, więc po prostu omijam sobie na razie ten Topan. Ile mamy? 39 miejsc, tutaj 49, 55 miejsc, w razie czego mamy tutaj kwity do tuni, które również sobie wykorzystuję, już miałem sporo tych wywołań sklepu, to już sobie pokorzystałem z nich, żeby to jak najsprawniej robić i żeby te zyski były oczywiście jak największe, nie? Żebym nie tracił tutaj żadnych itemków, nawet jak to jest kwestia, nie wiem, 5-10 itemów, to te 5-10 itemów to jest tam powiedzmy 1,5 miliona, czy nawet więcej. No ile ten jeden item jest? No ten jest akurat wart 400k, no ten 350, potem 190, co tutaj 315, 315, 370, 270. No, takie mają ceny w miarę gdzieś tam wszystkie zbliżone. No i unikaciki też oczywiście siedzą. Hop. Dobrze, dobrze, niech lota tego, niech lota jak najwięcej. Nie bójmy się później używać kwitów do tuni. Dokładnie. Oj, powiem wam widzowie, że fajna jest taka gierka na chillku, żeby nie spinać się, nie gonić nie wiadomo czego. Ja sobie tutaj wbijam na spokojnie. Fajna atmosfera w klanie, bardzo fajna, więc cieszę się, że tutaj, że tak powiem, dołączyłem, że dostałem zaproszenie i że z niego skorzystałem. To jest naprawdę w porządku, ludzie są pomocni, nawet... Mam przy sobie, czy nie mam? Nie mam przy sobie, jest w depo. Dzisiaj pierwszy raz biłem Rauzena, także elegancka sprawa. Jutro też będziemy bić Rauzenika, także jutro też sobie zbiję. Bardzo fajnie, cieszy mnie to niezmiernie, bo spadło mi hero, które chętnie sobie założę później do expa. Będzie ono zamienne za mój heroik, który gdzieś tam posiadam aktualnie w ekwipunku, konkretnie to rękawice. Więc fajnie, bo nic raczej teraz przez najbliższych 4 poziomy nie będę szukał. A tak już mam właśnie item fajny w depozycie, czeka na mnie na że tak powiem, na wbicie poziomu i to jest naprawdę spoko opcja. Dobra, no i zaraz trzeba odpalić kwit. O, proszę, nic nie spadło, coś dziwne. Hop, a teraz już odpalamy kwitek, dokładnie, bum, bum, bum. Tak, i teraz cyk, sprzedajemy wszystko, strzałki. Hop, jeszcze tutaj torba. Hop. I cyk, i cyk. No, trochę siana wpadło. No, unikaty sobie na razie zostawiam. Chyba muszę zacząć się po prostu wystawiać na aukcję, moi drodzy, bo naprawdę w depozycie już mam tak nawalone tych unikatów. Ja wiem, jak tam mi jakieś w końcu hero zacznę ulepszać, to tych unikatów to mi nagle ucieknie milion. Taka jest prawda. Ale dopóty tego nie robię, no to tych unikatów mam naprawdę od zasrania, widzowie, od zasrania. Także
Nie, oczywiście ja nie narzekam, to trzeba się cieszyć. Tylko kwestia tego po prostu, że nie mam już gdzie tych unikatów składować najzwyczajniej w świecie. Dobra. I znowu ucieczka do Tuni. I plus ile zarabiamy przez to, że użyłem tego kwitu? Plus 3,5 miliona. Na miękko. Spoko. Jak dla mnie to jest jak najbardziej dobra opcja. I pójdę sobie wrzucić szybko te unikaty. No i zaraz wracamy i wbijamy się tam w topa. Pyk. Więc jak jesteśmy tutaj też na macho. Oczywiście tak jak mówiłem, grupki tutaj sobie też nie omieszkam przelecieć, bo to wiecie, no zawsze po pierwsze XP-ik, tak nie, to ten rzemień trzeba zaraz zniszczyć, bo to ile, 20k jest, no dokładnie, 20k to za to dziękujemy. Wiecie, to zawsze jest dodatkowy XP, plus no tu wyszło już 9 itemków, no 10 w tym momencie, to sobie zniszczmy to już 10, i 11, nawet będzie pewnie 12, dokładnie tak, 12 itemków. No i w to panie sobie dobijemy po prostu do fulla te wszystkie itemki. O Jezus, tamten się drze teraz. I coś mu się nie podoba. Ale teraz stary nagrywa, więc teraz nie drzemy mordy, dziadu. Kosmaty mały. Powiem wam tak, jak psinę swoją to uwielbiam. Tak, tego kota to po prostu czasami to... Mam ochotę mu po prostu za łebko owrotek zrobić, nie? To jest po prostu taki gnój. Takie parszywe dziadostwo. Żeby nie powiedzieć gorzej. Naprawdę. Bardziej, że to jest młody kot i naprawdę odpieprza. Naprawdę odpieprza. No i co, wybijamy sobie tutaj ten ładny topan. Hop. 4. Nie wiem, tam na chyba na P... P7, P8 zaczyna się, jest ta grupka z elitą, no i tam niestety mnie przetrzymuje przejście, nie daje rady na tym, a nie chcę próbować nawet, bo mija się to z celem, to wolę już sobie wrócić do Tuni z powrotem sam, tepem na kwiatki i tepnąć się z powrotem na machu i sobie najzwyczajniej w świecie poczekać, aż się zacznie znowu respić i znowu sobie od zachodu zacząć. I takich kółeczek sobie jeszcze zrobić, no myślę, że dzisiaj ze dwa zrobię. Albo przynajmniej jeszcze jedno poza tym, które aktualnie robimy wspólnie. No bo jednak, no, poziom trzeba wbijać. Czy tam nawet pal licho to błogosławieństwo, ja chcę po prostu expić. Chcę po prostu expić, bo... no chciałbym już mieć wyższy level. Chciałbym już mieć po prostu najzwyczajniej w świecie wyższy poziom. Żeby sobie... No więcej móc zrobić, fajniej sobie polatać gdzieś po jakichś ciekawszych miejscówach. O proszę, a tu kolejne unikaciory spadają. Dobrze, dobrze, niech spadają. Orby w tym wypadku. Tym razem, przepraszam, w tym wypadku. Chociaż też. I cyk, i kolejna grupeczka. No ładnie. Aż, wiecie co, idę sprawdzić. Dobra, jestem, widzowie. No gnój zrzucił torebkę kobity. Stwierdził, że ale zabawa, nie? Fajnie. Poskaczmy sobie i pozrzucajmy wszystko, co się da. No i poszło, na torebkę padło. Na szczęście to tylko torebka, a nie kwiatek, tak jak poszło dzisiaj rano. Siedzę sobie kulturalnie w pracy i dostaję nagranie z przewróconą szafką, z przewróconymi kilkoma kwiatkami. I z tym gnojem leżącym pod tym wszystkim. Oczywiście no winowajcy nie udało się uciec. Ale no, na szczęście nic mu się nie stało. No ale no powiem wam, że syf zrobił taki konkretny. Pobita to się tak zdenerwowała. No, mówi, no zara gościa przez okno normalnie pakuje, nie? Gościu zrobi wylot stąd, pakuje walizę i tyle go widzieli. Naprawdę. A ona ma cierpliwość do tego kota. Ja nie mam to kompletnie. Ja nie mam kompletnie, moi drodzy, ale no... zapiekliła się strasznie dzisiaj na tego gnoja. Ale nie ma co się dziwić. Parszywe dziadostwo małe. No właśnie, i moi drodzy, to jest ta grupa, która mnie tu hamuje. Z tą elitą, 260 poziomem. No, prawdę mówiąc, mu chyba 1/3 HP zbijam i już jestem w mieście.
Także no ja sobie na razie naprawdę daruję. Głównie przez tą po prostu przewagę poziomów, która tutaj występuje. Umiejętności no mogę nawet sobie dodać to i nie wiem, i dodam jeszcze sobie tutaj punkcik. Ale to i tak, no to i tak, cytując klasyk, to by nic nie dało, nie dałoby nic. Jak wychodzimy z siankiem, kurde, perfekcyjnie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie idzie tutaj zarobas. Ja jestem zadowolony mega. Teraz sobie jeszcze te chałupki pozwiedzajmy. Tak sobie robię. Właśnie rozdzielam sobie, nie przechodzę od razu wszystkiego, bo to po pierwsze za długo by trwało z tymi chałupkami jeszcze. A po drugie, jak wiecie, jak wracam sobie i przechodzę ponownie, to tam właśnie tych kilka itemów, które w tych chałupkach sobie dodatkowo jeszcze zbiorę, najczęściej właśnie mi dobija fajnie do fulla. Wypad z tym rzemieniem. Dobija mi akurat fajnie do fulla. No a później jak często gęsto czekam na przykład na resp, to sobie wiecie, przechodzę właśnie całą tą nieckę tutaj, no bo jakby nie patrzeć, też tutaj tych grupek naprawdę sporo. Teraz te rzemienie pospadały tyle tego, że już by to było warte ze 200k. Bo ile to jest teraz? 40 warte. No dobra, to sobie przejdźmy tutaj, bo zanim nam się ten zachód zrespi, chociaż powinien już stać cholipka, prawdę mówiąc. Dobra, i tak sobie to przejdźmy, to zawsze wiecie, zarobas jest. No, to już by było tam z 10 tego, czy nawet więcej tych rzemieni, co ja już poniszczyłem. Ale wkurza mnie ten rzemień, bo to spadnie, raz spadnie tego, o, tak jak teraz, i leci tego jeszcze więcej. A raz spadnie jedno i człowiek zapomni, że ma i syfi mu eku, a tak tu by się item za 300-400k znalazł i też by było dobrze, nie? No, wiecie o co chodzi, prawda? Prawda. Jak tutaj stoimy z expem? No 70, prawie 7%. Elegancko, naprawdę elegancko. Także zaraz jeszcze szybkiego tepa do tuni zapodam, żeby się pozbyć tego, co już tutaj mi się wyfarmiło. Hop, jeszcze to. I robimy małą zawrotę. Hop, hop. Cyk, i kolejne. Ponad 3 miliony. No 4 nawet bym powiedział. Tutaj mamy jeszcze przez 2 dni i 11 godzin dostępne te teleporty z mapy eventowej. Cieszę się, że sobie ich kupiłem więcej, bo no dzięki temu mogę sobie tak fajnie, widzowie, latać między tym między tunią a tym macho. Naprawdę tak dużo mi to daje. No jestem zadowolony ze swojej decyzji. No jednak to trzeba mieć łeb na karku, nie powiem. No coś tutaj ktoś mnie goni. No oczywiście, że tak. Zróbmy taki magiczny zwód. W ten sposób. Miejmy nadzieję, że ten ktoś nie ma tepa tutaj. Chociaż pewnie idzie na ciutka. Może jakąś dołem mi się uda tutaj uciec. Tędy, tędy. Żeby nie zostać zauważonym. Wiecie o co chodzi, nie? Tajniak, tajniak. O, tu się akurat respią te grupki na dole. To sobie przy okazji idealnie się składa, zbijemy. Tylko proszę, żeby on tam nie zapuścił się do tego zachodniego Mictlanu. Naprawdę, błagam. Błagam, zostaw to dla mnie. Ja sobie tam tylko wejdę na chwilę. Zrobię szybkie przejście dla widza. Elegancko. No, powiem tak, widzowie, no rozwiązane po profesorsku. Rozwiązane naprawdę po profesorsku. Cieszę się, że tak wyszło. Żeby tutaj zaraz jakieś, wiecie, niemiłe niespodzianki nie było. A jeszcze w depo w ogóle mam jakieś teleporty tutaj na mapę eventowe. Gdzieś tutaj na macho. Na jakieś, chyba były na topan te tepy. Coś mi się tak kojarzy. Tam chyba 8 albo 10 sztuk mam, także też będą wykorzystywane jak najbardziej. Jak tutaj expy, no to już wiecie, to po prostu wystrzelam się z tych wszystkich teleportów, które mam. Mam jeszcze dość sporo teleportów zrobionych z tych z bolid. Jak to się nazywało? Te zielone takie fiolki, tak jakby, wiecie o co chodzi, na pewno wiecie. To właśnie mnóstwo mam tych teleportów, chyba 2 pełne staki mam, albo niecałe 2 pełne staki. No ale to nawet jeśli to schodzi tam blisko 60 teleportów dodatkowych, także no konkretna ilość tych tepów na nieckę, więc no też fajnie, będzie można latać. I co? Hop, hop. Już P5 czyścimy. Czyli to jest zaraz ten najbardziej właśnie item odajny.
nazwijmy, części piramidy. Hop, hop, elegancko, elegancko, tak, oj, niech sypie, niech sypie. Hop, 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 super. No i X-Pick oczywiście też fajnie wpada. Potki, no trochę nawet za dużo mam tych potek, prawdę mówiąc, widzowie. Przez to mógłbym mieć tam, wiecie, te dwa miejsca więcej. Myślę, że dwa pełne staki potek tak na każdą wyprawę to jest wystarczająco. Jeśli mam być szczery. No i nam się już ostatnia torba zapełnia, także no idealnie wychodzi. O, i unikaty. Dobrze, dobrze. Dawajcie tego, ile macie, tyle dajcie. Oczywiście nie będziemy tutaj w żaden sposób nieszczęśliwi z tego powodu, że tyle tego dajecie. Zobaczymy, tak myślę, że te 85% to jest ta ilość, na jakiej skończymy. No, zabrakło 0,1%. Nawet wiecie co, nawet tej grupki nie próbuję. Bo to jest takie, że... No nie, nie widzę tego, żeby to miało się udać, naprawdę. Trochę szkoda, że to tak jest... No, mocno skazane na klęskę, mówiąc wprost. No ale no nic. Dobra, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Tyle co chciałem, to wam pokazałem. Jakieś tam, wiecie, nowości, nowinki, nie wiadomo co, nie wiadomo kto. Ja sobie tutaj znowu jakieś przejście po E2-czkach zrobię, czy tam po prostu pologuję się po postaciach. No i co? Sorry, to będzie tyle. To będzie tyle, jakiś tepek. O, są tepki. Boseta wybił ktoś 10 sekund temu, także idealny timing. Jacie, no idealnie, herko na zakończenie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Buziaki, zostawiam was i widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Już mam nadzieję, że z 250 poziomem albo przy wbijaniu 250 poziomu. To jest w sumie spoko, myślę. Także jeszcze raz, dzięki, trzymcie się, na razie.